Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych ma już 25 lat. W uroczystościach na Kieleckiej Bukówce wzięli udział żołnierze, kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, miejskich oraz poczty sztandarowe kieleckich szkół. Ćwierćwiecze działalności Centrum imienia generała broni Władysława Sikorskiego było wspaniałą okazją do wspomnień i podsumowań dotychczasowych lat pracy. Spotykamy się dzisiaj w miejscu, w którym blisko 100 lat temu rozpoczynano pisanie historii Legionów Polskich dowodzonych przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu tworzyły się podwaliny wojska II Rzeczpospolitej. Żołnierze garnizonu kieleckiego są dumni również z tego, iż służą na ziemi Langiewicza, Ponurego, Szarego, Hubala i innych bohaterskich synów tego regionu. Dzisiaj zapisuje się kolejna karta w historii naszego centrum. Obchodzimy rocznicę Święta Jednostki. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny i żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie na terenie centrum odbył się uroczysty apel, w trakcie którego wręczono wiele medali okolicznościowych i odznaczeń. Szczególnie zasłużonych uhonorowano wojskowymi mieczami zasług, gwiazdami Afganistanu, medalami za zasługi dla obronności i służbę w obronie ojczyzny oraz gwiazdami weterana działań poza granicami państwa. Wielu żołnierzy odebrało również mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Podziękowanie oraz wyrazy uznania za trud i wieloletnią pracę w imieniu ministra obrony narodowej przekazała podsekretarz stanu Beata Oczkowicz. Państwa zasługą jest pomyślny finał operacji pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych, w których uczestniczyli polscy żołnierze oraz dobra marka, jaką wyrobili sobie pośród sojuszników. Ostatnie ćwierćwiecze było czasem dużego wysiłku i szczególnie wzmożonej pracy, ale przyniosło rezultaty, z których możecie Państwo być dumni. Stworzyliście ośrodek znaczący nie tylko dla struktury szkoleniowej wojsk lądowych, ale i całej armii, która korzysta z doświadczeń wyniesionych z misji zagranicznych. Swoją służbą zapisaliście piękne karty w historii Wojska Polskiego. Otworzyliście przed nim nowe horyzonty i daliście możliwość pokazania społeczności międzynarodowej, jak profesjonalna i nowoczesna jest nasza armia i jak bardzo zasługuje na to, by odgrywać coraz większą rolę w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dziękuję za to wszystko byłym i obecnym żołnierzom i pracownikom cywilnym Kieleckiego Centrum. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych to jednostka szczególnie ważna we współczesnych siłach zbrojnych. Żołnierze Centrum byli obecni podczas misji w Iraku, Czadzie, Bałkanach, Republice Środkowoafrykańskiej i w Afganistanie. Wcześniej uczestniczyli także w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.